Joe Norris to jest numer jeden, on akurat z Irlandczykami nie grał w tym wygranym meczu jeszcze przed Bożami, przypomnę, grali z reprezentacją Irlandii i Francuzi grał wówczas. To jest też ten mankament, z którym my się też musimy borykać. Omtiti Varane po raz szósty. Tytuł dla Francuzów, przecież Deschamps był no, jedną z nich, od tamtej jedenastki, ale tych nazwisk było Varane, 5 Titi, 22 Mendy, trójka w drugiej linii Pogba, 6, 13 Kanté, 14 Matuidi, 9 Giroud, Griezmann, 7 i numer 10 Mbappé. Tak to wygląda, może troszkę dźwigać szerzej, a to już odmłodzona jedenastka Stanów Zjednoczonych, w lance 12. Golo Kanté, podstawowy piłkarz w drugiej linii u Deschampa, skończył wówczas 7 lat, chyba niewiele pamięta. Rozpoczęło się to spotkanie, ale ani jednego, ani drugiego już nie ma. Uwaga, Mendy, sam początek meczu i CDB, zagranie gdzieś tam na 17 metr. Przed bramkę Stefana jeszcze Pogba, mocno słupek teraz. Ratuje Amerykanów. Taki zaskakujący dość strzał. Spod siebie praktycznie, ale potrafił mocno uderzyć. Nie dość jednak precyzyjnie, by ta piłka wpadła do bramki Jacka Stefana. Hernandez. Uwaga, Giroud, no i co? Myślę, że był ściągany tutaj za rękę Giroud i zdecydowanie sędzia powinien pozytować jedenastkę. Pogba efektownie zewnętrzną częścią. Tak, Slimani za to. Spróbował Carter Vickers. Odrzutu wolnego, lewa noga, skacze Giroud. I dobrej technice. Myślę, że Francja powinna szukać jednak bardziej gry do boku, żeby rozciągnąć troszeczkę ten tłok złożony z zawodników amerykańskich i tam przy takich rozmiarach technicznych jeden na jeden jest duża łatwość przed dryblowaniem. No, wydaje mi się, Jacek, że francuski prezydent Emmanuel Macron. Uwaga, teraz Mbappé. A poprzeczką przedstawił oficjalnie oczekiwania francuskich kibiców. Ma być sukces. A sukcesem jest, zdaje się, tytuł. Będzie rzut rożny dla trójkąty. Nie było spalonego. Dobrze w tempo wyszedł Mendy. Mbappé. Troszkę poważniej teraz zaczęli grać gospodarze. Dwie sytuacje Mbappé. Dłuższą piłką. Może pola karnego, Matuidi, Pogba i Jack Steffen. Ładnie przyłożył, szybko przyłożył tę piłkę, sprawnie na lewą nogę uderzył. Drugi strzał, można powiedzieć, groźny Pogby. To piłka. Kanté. Mendy. Griezmann, jest okazja, Griezmann obok bramki. Ale to się strzał z dystansu, bez tej porządkowej akcji, takiego klepania. Dwa proste podania, tak, troszkę jest miejsca przed szesnastką. Akcja zakończona strzałem, minimalnie niecelnym. Griezmann, lewa noga, strzela do środka obok bramki. Szczęśliwie wróciła do niego. No i właśnie takie okazje czekają Amerykanie i jest 1-0 Julian Green. Niesamowita sprawa. Krótki ruch, bo to był krótki ruch. Tak, i Oris naprawdę, no generalnie gdyby nie ta temperatura, bym powiedział, że zmarł.
23 stopki dzisiaj w Lyonie. Dobrze obronił, skutecznie obronił się przed stratą piłki. Bobby Woods, no ta piłka wróciła szczęśliwie na prawą stronę do Shaquille'a Moore'a. Patrzmy jeszcze, zobacz się, Dud. Wydawało się, że na piłkę... Tą jedną kontrę taką typową i strzelił na przez Amerykanów. Paradoks polega na tym, że najmniej zawinił ten, który zagrywał do prawej strony, czyli N'Golo Kanté, bo za murem spóźniony Mendy, później źle przyjmował piłkę CDB, też jakoś tak dziwnie ustawiony Umtiti i prawą nogą Mbappé poczarował, ale na razie nic z tego nie wyszło. Pogba też z przyjęciem, Griezmann obok bramki. No, mogą zaskoczyć. Mbappé zaczyna już ten swój taniec, na pierwszej połowie próbował grać jednak kolektywnie, natomiast teraz już chce spróbować samemu coś tutaj zdziałać. No, ci zawodnicy się odżywają, to nie jest przypadek, bo jednak Pogba jest ciężki. Jeszcze raz Amerykanie, jeszcze jedna piłka, 2-0. Bobby Woodall jednak, amerykański napastnik na spalonym. Gdzie był Mendy? Naprawdę, że ciągle ekipę to udane spotkanie z Włochami, wygrane 3-1. Uwaga, teraz Matuidi wysoko nad bramką. Tyle, że wówczas ustawienie 4-3-3. Grał Tolisso razem z Kanté i z Pogbą w drugą linię. IBM, Pogba wygrał tę rywalizację 1-1 tutaj. Sporo sztuczek, sporo sztuki. Ale ta akcja nie zakończyła się strzałem. Rzut rożnego Griezmann. Nie wypiąstkował tej piłki Jacques Stephen. Ale tam doszło do oj. Zderzenia Miazga i Olivier Giroud. Jeszcze bramkarz wychodził piąstkując. Też może dołożył swój kawałek. Piłkarze tego samego Sidibe, Kanté, Tolisso, przyspieszył Mbappé, lewa noga, Mbappé ma miejsce, Mbappé! Ten strzał przez Cartera Vickersa zablokowany. Francuzi muszą sobie uzmysłowić, że Amerykanie biegać to jednak potrafią. Jeszcze raz Mbappé. Robinson. CDB, Robinson zdoła dośrodkować. No i Hugo Lloris zastrzył własnej bramki. Wydaje się, że to powinien być rzutroczny. Nie dostał tej piłki za plecy obrońców. Kylian Mbappé, Griezmann, Pogba może strzelać. Pogba spadł z kroku. Troszkę za bardzo, to piłkę miał pod... Mbappé! Na przecięcie, tylko muśnięcie piłki głową. Zabrał się z piłką do środka, orwał się rywalowi, teraz odpowiednio przyspiesza przez środek jednak. Toczymy Pogba i znów wewnętrzną częścią prawego buta. Jeszcze Lucas Hernandez, obok prawego słupka. Przekonamy się z jaką determinacją Francuzi zagrają te ostatnie kilkanaście minut. Uwaga, Mbappé, gol 1-1. No, wreszcie rozluźniła się ta defensywa. Popełnili błąd Amerykanie, mimo tego, że byli w przewadze zdecydowanie. Tutaj nikt nie asekurował, nie pokrył Mbappé. Francuzi więc powalczą o zwycięstwo. Dembele faulowany wyraźnie, tu też będzie rzut karny. Nabil Fekir, Fekir i Jacques Stephen. 10 minut do końca. Z nostalgią patrzy na to wszystko Mejake. Mbappé przed 16. Josh Sargent, jest szansa na wyjście z kontrą. Jedlin,
Mbappé. Dembélé. Hernández. Hernández Pasco. Mbappé, ale tam bez szans, jednak na celę strzał, bo był poza bramką, naciskany przez rywala, przez Parkera. Sargent. Jeszcze Amerykanie został bramcem. Loris. Lemar. Lewa noga. To jest o 16. Dembele. No i co? Zach Steffen narzut. Tym bardziej, że... Jeszcze uwaga. Fekir. I Dembele. Jeszcze raz. Zabrał się tego remisu.